Tragedia pod Piłą. 20-latek uderzył w drzewo, zginął na miejscu. We wtorek 7 maja około godziny 18 na drodze pomiędzy Piłą a Kotuniem, województwo wielkopolskie, doszło do tragicznego wypadku z udziałem samochodu osobowego. Auto, którym kierował 20-letni mężczyzna, uderzyło w drzewo. Młody kierowca zginął na miejscu. Dwie inne osoby zostały ranne. Tragiczny wypadek w Wielkopolsce. 20-latek uderzył w drzewo. Do tragicznego zdarzenia doszło we wtorek około godziny 18. Policja wstępnie przekazała, że na drodze pomiędzy Piłą a Kotuniem doszło do zdarzenia z udziałem samochodu osobowego. Poinformowano kierowców, że na czas działań służb droga na tym odcinku będzie zablokowana. Na miejscu doszło do wypadku z udziałem osobówki, którą podróżowały trzy osoby. Kierował 20-latek. Pojazd wypadł z drogi i uderzył w przydrożne drzewo. Młody kierowca zginął na miejscu. Jak przekazała ST, sierżant Magdalena Mróz z zespołu prasowego Komendy Powiatowej Policji w Pile, 20-letni mężczyzna, który kierował osobowym Fordem, z nieustalonych przyczyn stracił panowanie nad pojazdem na łuku drogi i zjechał z trasy, uderzając w przydrożne drzewo. Niestety życia młodego chłopaka nie udało się uratować. Zginął na miejscu. Autem łącznie podróżowały trzy osoby. Pozostali poszkodowani pasażerowie zostali przewiezieni do szpitala w Pile. Strażacy musieli wycinać kierowcę z pojazdu. Na miejscu policjanci pracowali pod nadzorem prokuratora. Wyznaczono objazdy. Trwa ustalanie szczegółowych okoliczności tragicznego wypadku. Z informacji Straży Pożarnej, która przybyła na miejsce zdarzenia wynika, że samochód osobowy został bardzo poważnie zniszczony. Ratownicy, aby wydobyć kierowcę z auta, musieli użyć specjalistycznego sprzętu. Tylko wczoraj na polskich drogach doszło do 67 wypadków, w których zginęły 4 osoby. 81 zostało rannych.